Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Outlast 2, drugi odcinek, tak nagrywam jeden po poprzednim, bo nie wiem, jakoś mam ochotę. No i w sumie przed nagrywaniem tego drugiego odcinka, żeby nie lamić, to chciałem pomyśleć sobie, jak się schować pod to łóżko, nie? Jeszcze tam ani nie otwierałem drzwi, tylko klikam i po prostu nie chce mi się schować, nie wiem czemu, chyba że to tak ma być akurat. I tam było okno, i tam było otwórz okno, więc ja je nie otwierałem. Tylko zobaczyłem, że jest otwórz okno, więc... Aha, bo ja wchodzę do jakiejś deski. No, chociaż... Ja tam widziałem właśnie, że jest takie coś, dlatego ja tego nie otwieram, nie widziałem co... O, widzicie? Ktoś się nawet tam ruszył. Ten gościu. Oj, widzicie, jest otwórz okno, na przykład... Możesz się ukryć wchodząc pod łóżko, ale on mi się nie chce tam schować. Szczerze boję się jakoś otworzyć te drzwi, zaraz czy on jest blisko? No tak, jest blisko chyba. Hello? Hello, zacznij skrzyczeć. A gdzie on jest? Oh shit. No chodź tu. Dobra, jak nie chcesz, to nie, to nara. Nara bycz, ale nie tak nara bycz, że otwierasz mi drzwi, tylko że masz je zamknąć właśnie. Zamknij. No. Ja wyjdę może oknem. Nie wiem szczerze, co to ma dać, ale... Aha, muszę się schować w krzakach. Tylko że to akurat nie są krzaki. On tu chyba gdzieś jest. No chyba, że po prostu tak słychać. Idź szybciej, idź szybciej. Jaki tatusiu? Co się z nimi dzieje? Coś jest? A bateria. Ale... Co się stało? Coś ich oślepiło? No właśnie. Bierz mi to. Okej. To było dziwne, szczerze, naprawdę, to było dziwne. O matko, czy to jest kościół? O chu. Tak, to zaraz zacznie nagrywać w ogóle. Aha, to ja mam być jak Jezus, ale to jest zamknięte. Mogę to otworzyć? Nie. Jaką kobietę? Właśnie Lynn. Czy to nie Lynn? To Lynn jak anioł, no bo przecież spadając z nieba, to właśnie tym helikopterem. To Lynn chyba jest. I cisza. Ochu. Dobra, ale mogę jakoś przejść. Boże, on jest jakiś schizowany. Zaraz się tu... Przecież ja muszę... Lynn, aha, bo to jest szpara. Ja muszę Lynn pomóc. Mojej żonie. Nie, nie wiem, czy ja chcę tam iść. Jest może jakaś bateria? Nope.
Ciekawe klimaty, taka Arizona. W sumie nawet... Gram w demo, to ja nie wiedziałem, że to jest Arizona tak naprawdę. Tam była chyba nawet historyjka, ale... Ja nawet tutaj nie czytam, bo ona była chyba tak po angielsku. Ja nie wiem, czy ja to chcę otwierać, to wygląda mrocznie. Czy ja tego w ogóle nie mogę otworzyć? Aha, bo są drzwi z boku. To są uchylone, więc... Nie wiem, to chyba ja muszę ich uchylone. A, bo to jest w sumie tak zamknięte, okej. Okay. To idziemy tylko w te. Halo? Co my tu mamy? Okej. Okay. Kto to jest? Czy to jest ich ksiądz? Czy o co chodzi? Nie wiem. Otwórz zamek. Tam jest wejście do piwnicy? O matko. Dobra, weźmy tą baterię. Nawet nie wiem, ile mamy tych baterii. Okej. Okay. Ale się boję. Nie wiem czemu, ale się boję. Zobaczmy. Jakieś wiosło. Dobra, że to była miotła. Nie ocalisz mnie chyba. Sam się nie potrafisz ocalić. Mam jakiś klucz. Okej, mamy klucz. On chce ją powiesić na haku. O fuck. O, mam baterię. Daj mi. Okej, zrobiliśmy zdjęcia. Trzeba jej pomóc, ale jak? Nie mam tego gościa? Otworzyć mu to? Zaraz. To chyba tam do góry. Dobra, musimy jej pędzić na ratunek. Dobra, pędzimy, Len. Twój piękny, cudowny mąż już biegnie. Aha, to jednak też. Tak? A jednak też nie? Zaraz. No, odnajdź Len, ale co to jest za klucz? Bo tam ja to tak wziąłem i ja nie przeczytałem, co to jest dokładnie za klucz. Teraz może to nagraliśmy? Nie nagraliśmy. Super! Do czego są ten, do czego jest ten klucz jechany? Teraz, może tu tutaj jest coś. Zaraz, ja tu obadać muszę, bo ja często mam tak, że po prostu coś przechodzę, gdzieś robię i po prostu jest coś do zrobienia i ja to pominę po prostu. Często tak mam, że pominam rzeczy coraz tędy. A, to chyba jednak tędy. Weź won. Nie dotykaj mnie. Zostaw mnie. Okej, okay, to do tego był ten klucz. Dobra. Ktoś gdzieś chodzi. Tu są baterie. Trzeba jej pomóc, to jest nasza żona. Ciekawe, czy ona zginie. Jestem mega ciekawy w ogóle. Ok, otwieramy. Nie wiem czemu, ale jak mam kamerę tak przed sobą, to czuję się bezpieczniej. Ok, bateria. Nawet nie wiem, ile mamy tych baterii, ale dobra. Zatrzaśnięte, ok. Oczywiście mrocznie, naprawdę. No, aha, teraz to mogę się ukryć, nie? A ciekawe, czy pod łóżkiem mogę się ukryć. Jestem ciekawy. No nie mogę, no. No chyba, że to innym przyciskiem się robi, e? Chyba, że kamerę muszę schować. No nie, to się nie działa. Patrzcie, co za shit. Okej, zrób zdjęcia. Szczerze, to ja nawet ciężko rozczytać, co tu jest. Tak naprawdę, ja nie miałem takiego pisma w ogóle rozczytywać, ja nie wiem czemu. Dobra, otwieraj to. Otwórz. Tak, to jest Len. Dobra, to mogę otworzyć. Okej, okay, jednak nie mogę otworzyć. Wow, ale to fajne te promienie tutaj wpadają, tylko światło całego.
Len! Nie wiem, czy ja tak powinienem to zrobić. Len! Len! W skarbie! Dobra, biegniemy! Okej. No, biegnij. Away from here. Anywhere but here. Trochę ona nie brzmi jakoś super mega przerażona. Ja nie jest jakaś super mega przerażona. Ja nie wiem, trochę mnie to obawia w sumie. Okej, trzymam się za rączkę. A kurwa, no to będzie ostro. Jeszcze będzie rodzić nagle, ją zapłodnili może. Len? Nie umieraj. Nie chcę być sam. No weź ją jakoś tak, nie wiem, weź ją na ręce czy coś. Tak, chyba tylko ty w to wierzysz. Ale o czym? Dobra, no to uciekamy. Chodź, idziemy, spokojnie, Len, wszystko będzie w porządku, co nie, ona nie umrze, nie? Powiedz mi, że ona nie umrze. Ja nie chcę, żeby ona umierała, bo ja nie chcę tu zostać sam w tym mroczym lesie. No i to ostro popłuczyło. No a co robimy? To ona jest w ciąży, ja mówiłem. To, ale to oni ich zapewnili? Jestem ciekawy. Dobra, już mi się bateria kończy. Jestem delikatnie umówkę. Czy oni ją gwałcą? Co oni robią? Co oni robią? Ała. Heretycja. Nie wiem czemu, ale myślę, że oni ją tam gwałcą, chociaż nie jestem pewny. Co on tam robi? On mu wyciska oczy. Aha. Co się dzieje? Nie. Nie. O matko, co ona robi? Ona jest jakaś psychiczna ta baba. Co się stanie? Cześć, suko. O matko. Ofu. Ofu. Zaraz mi się kojarzy z Outlast 1 z DLC na początku. Ona jest jakaś popieprzona. To tak ostro w dupę jest popieprzona. Ała, jeszcze nas ścieli, no co to ma być? Tak. Jak się jest... Ale co jej nie ma, czy ona nie żyje tutaj gdzieś leży, bo ja nie ogarniam. Nie, oni ją zabrali.
Jezu, ale czemu ty się tak dziwnie obkręcasz? Mi się niedobrze robi od tego. I? Ja coś nie wiem. Dobra, biegnij, trzeba jej pomóc, no. Daleko nie mogli jej zabrać. Może się... Oh shit. Ale jak się chowa? Aha. By wyjrzeć. Dobra. Nie, może być tak spokój. Oh shit. Chyba nas zauważył, ale okej. Okay. Dobra, idziemy po prostu w przód. Może nas nie widzi, tylko że chyba świeci na nas latarką, ale nie chce nic mówić. Czy my w ogóle idziemy gdzieś naprzód? Chyba się topi już powoli. Nie, to jest latarnia. Ja nie ogarniam, gdzie ja mam iść, tak szczerze mówiąc. Mogę przejść przez to? Czy ten most cały, czy to co to jest? Ja nie wiem, czy ja mam na to wejść w ogóle. Nie ogarniam. On tu świeci latarką. To zaraz, to ja wejdę tutaj. Dobra, i zamykaj to. Zamykaj. Okej, okay, póki co chyba jesteśmy bezpieczni, to poprzez okno w ogóle mogę wyjść. O matko, nie. No ale dalej się nie mogę przez łóżko, pod łóżkiem chować. Czy to jest... czy ja mam jakąś zboczoną grę? Czy tu się chowa inaczej tym razem? Tylko jest dziwne. Dobra, otwieraj to. Przejdziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, ja sobie tu krzycznie przejdę. O, oh, fuck. O, oh, fuck. O, oh, fuck, fuck, fuck. Schowaj się? O, oh, lol. Czy ja mogę w beczce się schować? Lol. On tu jest. Aha, on mnie znalazł w ogóle, lol. Nie, ała, zostaw, zostaw. Won. Zamykaj to. I schowajmy się do szafy. Tak jak w typowym Outlastie. Aha, ja w ogóle nie mogę zejść, no tak, bo to jest zwykła szafa. Co oni pieprzą za dziadostwo? Ja nie ogarniam w ogóle, co oni gadają. Gadają jakiś Bogu w ogóle, what the fuck, co to jest? Ile już nagrywam. Dobra. Nie jestem pewny, czy on sobie poszedł. Ha, aby się wyleczyć. Uuu, to po to nam są te bandaże, okej. Okay. Rozumiem, tylko będzie ciężko, jak nam się skończą. On jest tam, nie? Oh, fuck. Zaraz, bo on mi się w ogóle zaklina. W ogóle mam blisko kamerę, o. Czy on pływa pod wodą? Myślałem, że on pływa. Kiedy on mnie chyba widzi. O, fuck, on wyszedł. Dobra, biegnij. Tutaj? O nie, znowu to oślepiające chujowe światło. Teraz jestem w szkole nagle?
Bo aż było zapisywanie gry, która już nagrywam, dobra. No właśnie, co do diabła? No właśnie, chyba ci się we łbie pokręciło. Dobra, jeszcze chwilę możemy pobrać, panie? Teraz jestem za. Jesteśmy w szkole w ogóle, what the fuck, ja tego nie ogarniam. Ten Outlast jest serio psychiczny. I to ostro. Tam to jakoś, nie wiem, byliśmy, nie działo się nic w naszym umyśle. Aha, muzyczka. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. Oh. I remember this. No, pamięta to zdjęcie. Masz brudne paznokcie w ogóle. Mogę to tworzyć? No, tu jest wyjście, a tu? Tu jest zamknięte w ogóle. Matko. Aha, tutaj nie otworzę w ogóle. Szafek w ogóle do schowania się, ja nie mam pytań. Czy on chce mnie zabić? Bo ja nie wiem. Ja tu nic otworzyć nie mogę. Tyle szafek do schowania, ja nie wiem, czy ja mam tam do niego iść. Kindness. Okej, okay, jest uchylone coś. To było w chuj dziwne. To bardzo, aż ja nie wiem, co to miało być. Tam jest bateria. Aby wejść w interakcję? A, na telewizor, okej. Okay. Ale... to nic nie ma. A, bo ja mogę to odsunąć. Ja nie wiem, czemu ty włączyć w ogóle telewizor. Okej. Okay. No bierz tą baterię. Super pilot. Chcesz pilota? Chyba nie. Ale... czy ja stąd mam się wydostać? Nie. To jest otwarte? Niestety. Tu jeszcze coś jest otwarte, okej. Okay. To wygląda jak jakiś sekretariat, bo... czemu są wszędzie krzyże? Nawet w szkole. No. Znaczy, no dobra, w szkołach są... krzyża, ale... to jest dziwne. Nie chcesz zadzwonić może? Po co ja tu przyszedłem, szczerze? Tu nic nie ma. A jak zgaszę światło, też nic nie widzę, no. Też tak nie fajnie. Self-esteem? Nie wiem, co to już znaczy. Kindness to jeszcze widziałem, to chyba z życzliwością coś ten deseń to znaczy. Dobra, exit. Proszę, powiedz, że mogę wyjść. Jezus, jak się wstrzymałem, co to miało być w ogóle? Otwórz. Czy my wyjdziemy ze szkoły? Myślałem, że nie można stąd wyjść. W ogóle śnieg, jest zima, jej! Ale mogłoby być już zapisywanie, bo chcę już skończyć. Okej. Okay. Nic nie widzę, szczerze, kompletnie. Widzę tylko śnieg. Okej, tędy nie przejdę. O, Jesus. Ale w sumie to i tak chyba jedna droga jest. Teraz by zmienić kamerę. Dobra, zmienię, bo takie tutaj turbulencje tego wiatru, że po prostu ja walę. O, otwarte jest. What? Czy to się zawaliło w ogóle? Ja nie ogarniam w ogóle kompletnie, co się w tym Outlaście dzieje. I teraz nagle jesteśmy znowu na tej Arizonie, kurde. Nie wiem, czemu w kółku zakłada te okulary. No, obcy, no. Hello, E.T. To ja jestem E.T. Nie. Czyżby jakiś gościu chce nam, chciałby nam pomóc? Okej, dobra. Ja już tu kończę. W sumie szczerze, ten... tutaj ten gościu mnie zaciekawił. Chciałbym wiedzieć, kto to tak dokładnie jeszcze chce naprawdę nam pomóc. Czy on ma do końca dobre intencje, czy jednak nie? Czy współpracuje może jakoś z nim? Nie wiem. To w sumie dowiemy się w kolejnym odcinku. Raczej. W sumie...
ten Outlast jest rozschizowany, bo nagle znajdujemy się w szkole. Ja nie wiem, co tu w ogóle ma ten Outlast związany z tą szkołą, może właśnie z tymi dziećmi, z tym Bogiem, krzyżem i tak dalej, ja nie wiem. A raczej się dowiemy podczas gry, ale to już w kolejnych odcinkach. Także mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Zapraszam na Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i cześć! Yeah.